Dobry Państwu, spotykamy się dzisiaj na Raciborskim Rynku, żeby zaprezentować 5 konkretów Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Rady Powiatu. Przedstawiamy tutaj naszą propozycję programową. Ta lista, którą tutaj widać obok mnie, to 5 propozycji na te 5 lat kadencji. Propozycje przygotowane w taki sposób, żeby można było je zrealizować. To nie są żadne pomysły księżycowe, to są sprawy, które tak naprawdę powinny były być zrobione już dawno, a przynajmniej powinny się dużo szybciej posuwać naprzód. Rozmawiamy o poprawie komunikacji, nie tylko tej publicznej, ale też drogowej. Rozmawiamy o poprawie warunków życia poprzez lepszą służbę zdrowia, o lepszą sytuację naszych rolników i o zachęcanie ludzi do tego, żeby do Raciborza, do powiatu raciborskiego przyjeżdżali jako turyści. O każdym z tych punktów za chwilę nasi kandydaci z Rady Powiatu, którzy tutaj dzisiaj ze mną są, powiedzą kilka zdań, ale ja chciałbym zacząć od punktu drugiego, od punktu, który tutaj jest opisany, sportowa obwodnica i Nowy Most. Co ten punkt oznacza? Rada Powiatu oczywiście nie ma możliwości samodzielnie przeprowadzić tak wielkich inwestycji, ale ma możliwość dopilnować tego, żeby te inwestycje szły naprzód. W przypadku obwodnicy ta sprawa budzi coraz większy niepokój, dlatego że ostatnio mieliśmy w poprzednim tygodniu konferencję pod biurem pani poseł Gabrieli Lenartowicz z partii rządzącej dzisiaj. Mówiliśmy o tym, że projekt tej nowej obwodnicy został decyzją jeszcze poprzedniego rządu skierowany do ostatnich konsultacji między ministrem finansów i ministrem infrastruktury. No i od prawie 4 miesięcy nic nie wiadomo, co dalej z tymi konsultacjami. Ja się zwróciłem z interpelacją w tej sprawie, a na konferencji prasowej w zeszłym tygodniu słyszałem, że pani Lenartowicz, zamiast, jak się spodziewałem, poprzeć te starania, no bo wszystkim nam powinno zależeć na nowej obwodnicy, zaczęła mówić, że w ogóle nic takiego nie ma miejsca, w ogóle żadnej obwodnicy nigdy nie było. To jest nieprawda, bo są na to dokumenty, jest uchwała Rady Ministrów, jeszcze z 2021 roku jest protokół z Rady Ministrów z grudnia zeszłego roku, to zostało przekazane do konsultacji. Pokażę tylko coś Państwu, bo jaka była reakcja pani Lenartowicz na tą sprawę. Otóż pani Lenartowicz, chciałem się do niej odezwać, zablokowała mnie w mediach społecznościowych. Dziwię się, że coś takiego zrobiła. Cały czas liczę na to, że akurat w sprawie budowy dróg, obwodnic, także Nowego Mostu, tutaj nie będzie podziałów partyjnych, bo tu nie chodzi o barwy polityczne. Chodzi o to, żebyśmy mieli lepsze warunki życia w mieście, w całym powiecie, żeby ten ruch tirów wyprowadzać poza centrum Raciborza, żeby po prostu nam się tu żyło lepiej i bezpieczniej. Więc o tym z pewnością nasi radni powiatowi będą się o to starać na sesjach Rady Powiatu w momencie, kiedy ten nowy samorząd się uformuje po tych wyborach. To powinno być jedno z najważniejszych zadań. Doprowadzić do tego, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Oczywiście przede wszystkim z pieniędzy rządowych. To samo dotyczy Nowego Mostu na drodze Racibórz-Pszczyna. To jest tak naprawdę też dużo większa sprawa. To jest droga, jak wiadomo, gdzie musi być też udział pieniędzy rządowych, udział województwa, udział miasta, ale powiat ma tu też ogromną rolę do odegrania. Będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno stawiali to na bardzo wysokim miejscu najważniejszych priorytetów. A teraz oddaję głos pozostałym naszym kandydatom, którzy przedstawią skrótowo te poszczególne. Dlatego pewne tematy potraktujemy zdawkowo, ale oczywiście jesteśmy gotowi odpowiedzieć na pytania, wyjaśnić pewne punkty, które tutaj pojawiają się. Tak jak to pan poseł powiedział, chcemy powiedzieć, do czego zmierzamy, co chcemy zrobić przez te 5 lat. I naprawdę nie daliśmy sobie tutaj żadnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Tak jak Państwo widzicie, te punkty to są punkty, które mają sprawić, że powiat raciborski nie będzie tylko w rankingach najlepszy, ale on będzie po prostu dobrym miejscem do mieszkania, dobrym miejscem dla mieszkańców. Jedną z takich rzeczy, które na przykład naszych mieszkańców bolą, szczególnie tych mieszkających poza Raciborzem, to jest właśnie komunikacja miejska. Nasz punkt nazwaliśmy lepszy PKS, ale generalnie chodzi o lepszy transport. Chcemy spowodować, że będzie więcej kursów. I tu mam na myśli w pierwszej kolejności najprostszą rzecz, którą da się zrobić. Tak zwane kursy na żądanie. Kursy, które będą również w weekendy się pojawiały, które dzisiaj są nierentowne, których nie opłaca się stale utrzymywać tych dni. My chcemy wprowadzać. Tu mamy gotowe pomysły na to, gotowe rozwiązania wręcz, prototypy, aplikacji, czy systemów, które mogą to pomóc. Kolejnie tańsze bilety. Zabiegaliśmy o to jeszcze w Radzie Miasta. Państwo może niekoniecznie to pamiętacie, ale 20 lat temu mówiłem o tym, żeby wprowadzić bilety strefowe. To się w końcu udało po wielu latach w komunikacji miejskiej. Później mówiłem, że tak naprawdę nie ma sensu utrzymywać płatnej komunikacji w mieście, skoro tyle i tak dopłacamy. To też się teraz udało.
pora na powiat, pora zająć się powiatem i nie obiecujemy, że od razu będzie wsparta ta komunikacja, ale na przykład jeden z takich pomysłów na tańsze bilety będzie chociażby coś a la stypendium dla uczniów z szkół średnich, żeby ich zachęcić do przyjeżdżania do Raciborza, mówię tutaj o osobach spoza Raciborszczyzny, żeby tu dojeżdżali do naszych szkół, żeby wybierali te szkoły, żeby dotacja, subwencja oświatowa szła za nimi. Obwodnica i Nowy Most, to pan poseł powiedział. Szpital, a przede wszystkim przyjazny dzieciom. Tu proszę państwa dużo wyopowiadać, ale chcemy zmienić jakby organizację tego szpitala i o to zabiegaliśmy do tej pory i chcemy o to nadal zabiegać. Mam nadzieję, że po tych wyborach będziemy mogli. Natomiast co się za tym kryje, to bym prosił panią Magdę Lenort, która jest naszym liderem listy w kręgu pierwszym do powiatu, gdyby mogła coś powiedzieć, jak ona to widzi i rozumie. Z perspektywy rodzica, myślę, że wielu rodziców spotkało się z tym problemem, może z dzieckiem, z jakimś urazem albo ze złamaniem, trzeba jechać do Rybnika. A mamy przecież szpital w Raciborzu, mamy SOR w Raciborzu i uważam, że powinno się przystosować ten raciborski szpital i SOR raciborski, żeby dzieci z naszego powiatu i rodzice dzieci z naszego powiatu nie musiały jechać w takich przypadkach do Rybnika, tylko mogły skorzystać z pomocy na miejscu. Myślę, że wiele rodziców by było bardzo szczęśliwych, gdyby się udało to przeprowadzić. Kolejny punkt, pan Łukasz Mura, lider naszej listy w okręgu numer 4. Państwowa ziemia dla rolników. Trudno tutaj by ukryć moją jakby aktywność w ostatniej kadencji w działaniach zmierzających do tego, by ziemia Skarbu Państwa trafiła do rolników naszego powiatu. Ponad 100 przetargów przygotowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy w poprzednich latach. Ja tego dopilnowałem, by ta koncepcja powstała. Teraz, jeśli będziemy rządzić lub współrządzić, odpowiednio dopilnujemy tego, by ta ziemia trafiła do rolników na korzystnych warunkach. Prócz tego chciałbym też zwrócić uwagę na kolejny aspekt, o którym żeśmy ostatnio mówili. W temacie uwolnienia tych gruntów Skarbu Państwa są też obszary, które są trudne do zabudowania. To są były PGR-y, były takie miejsca, gdzie PGR-y wcześniej funkcjonowały. Chcemy, by te grunty od 1 do 5 hektarów przeznaczyć pod zabudowę rodzinną lub wielorodzinną. Myślę tutaj o dwóch lokalizacjach wstępnie, to jest Tworków oraz Szonowice, o co my, jak będziemy rządzić w powiecie, z pewnością wystąpimy do KOWR-u. Dziękuję. Perła turystyki. Ja się stykam z tym bardzo często. Przyjeżdżają do Raciborza ludzie z całej Polski. Pierwszy raz często są w naszym mieście i wyjeżdżają absolutnie zachwyceni. Z Raciborza, z innych miejscowości w naszym powiecie, ale mówią też, że nigdy nie słyszeli o tym, jak wspaniała tutaj jest i przyroda, jakie tu mamy zabytki, jaka to jest perła rzeczywiście nieodkryta. Mamy taką sytuację, mamy Zamek Piastowski, który jest pod zarządem powiatu. Mamy obiekty muzealne pod zarządem miasta. Mamy pałace i zamki w całym naszym powiecie, w poszczególnych gminach, część w rękach różnych instytucji państwowych czy publicznych, część w rękach prywatnych. Mamy też skarby przyrodnicze, takie jak Arboretum, jak Łęszczok. Mamy plany budowy zbiornika mokrego, który też będzie miał, jeśli zostanie odpowiednio przygotowany, będzie miał również pewne walory turystyczne. Jest to do wykorzystania. Rolą Rady Powiatu jest zaproponowanie stworzenia razem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z gminami przede wszystkim, ale też z instytucjami publicznymi i prywatnymi, jednego spójnego produktu turystycznego, zachęcającego ludzi i z naszego regionu, z województwa śląskiego, ale też z Czech i z innych części Polski, żeby przyjeżdżali tutaj do nas, żeby nas odwiedzali, żeby zostawali. To są nowe miejsca pracy w hotelarstwie, w turystyce, w gastronomii. To jest też więcej pieniędzy dla naszego powiatu. I jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy w powiecie o to dbali, współpracując oczywiście z kimkolwiek, z każdym, kto będzie chętny. Szanowni Państwo, to są takie nasze także zarys, to jest takie podstawowe rzeczy. Ja ze swojej strony jeszcze chciałem troszkę powiedzieć więcej o PKS-ie, akurat jest rzecz, transport jest rzeczą, która mnie jakby bardzo interesuje od wielu lat, tak jak Państwu wspomniałem, czy to w Radzie Miasta, czy teraz w Radzie Powiatu. O co chodzi z kursami na zamówienie, o których wspomniałem. Ja Państwu pokażę tylko, jak to może wyglądać. To jest taki prototyp aplikacji, która po prostu każdy mieszkaniec naszego powiatu może mieć. To jest nazwane przyjazny PKS. Aplikacja może umożliwić po prostu, czy oprócz podstawowych rzeczy typu wybór rozkładu jazdy, zamówienie przejazdu, powiedzmy przejazdu weekendowego, który
który ten przejazd, w zależności od tego, gdzie sobie zdefiniujemy, w jakiej gminie jesteśmy, możemy sobie wybrać. Na przykład mamy Nędzę, wybieram Nędza osiedle, pojawiają się akurat na sobotę 2 kwietnia przejazdy. Jeżeli teraz mieszkaniec nie zgłosi się, nie zechce jechać, to ten kurs nie pojedzie po prostu. Oszczędzamy przejazd. Natomiast jeżeli pojedzie, no to wybieramy odpowiednią godzinę, dyspozytor ma informację i ten przejazd zostanie zrealizowany. Ale żeby do tego po prostu doszło, no to szanowni Państwo, po prostu trzeba tutaj już taka prywata wybrać listę numer 1 do Rady Powiatu i wtedy będziemy realizować te rzeczy. No oczywiście jest współpracy z władzami gminnymi, oczywiście ten. I warto dodać, że to też jest kontynuacja programu rządowego Prawa i Sprawiedliwości, tak, rozwój PKS-u, bo to, że w tej kadencji powiat, bardzo często na przykład starosta chwali się tym, jak udało się ten PKS rozwinąć, to prawda. To się udało nie tylko w powiecie raciborskim, ale w całej Polsce dzięki programowi rozwoju tych połączeń lokalnych, które zapoczątkował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy pilnowali tego jako Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, żeby ten program był kontynuowany, żeby był rozwijany. Natomiast na poziomie powiatu nasi radni będą dbali o to, żeby te pieniądze rządowe wykorzystywać w taki sposób, aby ten rozwój rzeczywiście przekładał się na lepsze warunki komunikacyjne dla wszystkich mieszkańców. I właśnie takimi elastycznymi narzędziami, jak te, o których mówił pan Tomasz Kusy, w ten sposób również będziemy tą komunikację czynili bardziej atrakcyjną.